Cześć, czołem. Jakiś czas temu nagrałem film, jak przechodzę cały Metal Slug na poziomie trudności Easy na jednym żetonie. Dziś stwierdziłem, że chcę spróbować czegoś trudniejszego, więc dziś próbujemy poziom Very Hard. Ok? Reguły te same, czyli cała gra na jednym żetonie. Zobaczymy, czy się uda. Jeśli idzie o różnicę między poziomami trudności, to kiedyś myślałem, że to jest tylko i wyłącznie kwestia ilości HP, jaką mają przeciwnicy tacy jak czołgi czy helikoptery, ale to nie jest jedyna różnica. Oprócz tego, no gdzieniegdzie jest więcej przeciwników, gdzieniegdzie mają troszkę inne właściwości. No, gameplay pozostaje ten sam, ale czasami trzeba się wykazać czy to lepszym refleksem, czy znajomością gry, a to wszystko wyjdzie w praniu. Generalnie rzecz biorąc, chciałbym, żebym dotarł do ostatniego etapu bez straty ani jednego życia, a to dlatego, że ten ostatni etap jest trudniejszy moim zdaniem niż wszystkie poprzednie razem wzięte, więc jakby udało mi się tam zachować komplet żyć, to byłoby super. No ale to zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Tutaj wysiądę. Przypomnę, że jak wysiądziemy z czołgu i podniesiemy paczkę, to dostajemy granaty. Natomiast jak ją weźmiemy jako czołg, to dostajemy pociski do działa. Mi bardziej zależy na granatach, bo możemy nimi szybciej sypać. O właśnie. A i tak mogę ich używać, jak jestem w czołgu, więc o, już. Pierwszy boss pokonany. Jeśli idzie o ratowanie jeńców, to jeśli jakiegoś złapię, to fajnie, ale jak nie, to też rozpaczał nie będę, bo nie zależy mi w tym momencie na punktach. Chcę się skupić na tym, żeby przede wszystkim przejść całą grę na jednym żetonie, na tym najwyższym poziomie trudności, więc to jest priorytet, tak? I zobaczymy. Pierwszy etap za nami. Życie nie jest stracone, więc fajnie. Też powiem wam, że jakbym stracił życie na pierwszym etapie, to i tak bym restartował. Bo może bez przesady. Tutaj groźni są tylko ci spadochroniarze z prawej strony, przynajmniej w pierwszych dwóch rzutach. O, więc jak ich tak szybko trafimy, to mamy spokój. Teraz dopiero będzie problem ewentualny. O, bo ci już strzelają. Dobra, udało się. Okej, i lecimy dalej. Rakietnica. I łodzie. Pierwsze dwie łodzie są proste do zniszczenia, natomiast z tą trzecią trzeba uważać, bo tam przeciwnicy dosyć szybko sypią granatami, więc jak chcemy zeskoczyć na tę łódź, to trzeba to robić troszkę ostrożniej, bo możemy się władować na granat, który akurat będzie w powietrzu. Dobra, druga łódź za nami. Trzecia to jest ta, co przed sekundą opowiadałem, że trzeba uważać. O, trafiłem tych żołnierzy, co rzucają granatami, więc mogę zaskoczyć. Dobra. Lecimy dalej. Spróbuję tutaj taki śmieszny bug pokazać. Otóż jak się ratuje tych żołnierzy i się ich dotknie odpowiednio szybko, to... O właśnie, to spadają. O, taka głupotka. Dobra. Pora na minibossa. Dobra. Okej, okay. Nie ma co ryzykować. No jak mamy czołg, to już jest troszkę mniejszy stres, bo czołg może przyjąć bodajże 3 trafienia, w sensie trzeciego niższy.
a jeszcze wtedy możemy z niego wyskoczyć. Natomiast jak oberwiemy nawet raz jako ludzik, no to to mogiła, tracimy życie. A jak już wspomniałem, wolałbym ich nie tracić aż do ostatniej planszy. Jak się uda... Oj, oberwałem, trudno. Tu wysiądę, żeby wziąć właśnie bomby. Tam chyba będzie jeszcze jeden kanister benzyny, więc i tak to życie... O właśnie, i tak to życie odnowię. O, uda się? Udało się jeszcze. Kiedyś mi się zdarzyło, że zbyt daleko wyszedłem po te granaty i ten czołg tam został. Bo się ekran przeskrolował. Dobra, sypiemy. Oberwałem, trudno. Kulki polecą. Dokładnie. Okej, okay, drugi boss za nami. Teraz etap numer 3. Boję się go bardzo, bo często tracę tam jakieś życia i to chyba najczęściej na elementach platformowych. Tam jest parę takich fragmentów, gdzie musimy wykonać skok. Nie mówię, że pixel perfect, absolutnie, ale jednak dosyć dokładny. I no mówię, zaskakująco często tracę tam życie. No, widocznie platformówki to nie jest moja mocna strona. Tu będzie kolejny taki skok. Udało się, dobra. Mam wrażenie, że na tym najwyższym poziomie trudności to ta brama bardzo powoli się opuszcza w porównaniu do poprzednich. No i się w tą beczkę musimy nastrzelać. Udało się, kolejny skok, hop. I za moment będą te najtrudniejsze. Ten skok teraz, to jest ten najtrudniejszy. I hop, udało się, dobra. Karabin, to dobrze, przyda się, bo akurat mamy minibossa. Oj, było blisko. Dobra, lecimy dalej. Tego minibossa uważam za trudniejszego niż ostatniego bossa z tego etapu, swoją drogą. Ale to głównie dlatego, że prawdopodobnie przy bossie będę miał czołg. Nie zamierzam go stracić wcześniej. No a to zawsze jest jednak komfort. Tak jak już mówiłem, tej dodatkowego życia. No, było blisko. Jeszcze bliżej. Mało i bym dostał nożem po tym granatem. Dobra.
Aha, okej, okay, można iść. Tutaj czasem leci granat, trzeba uważać. Akurat nie poleciał. Cztery pociski są potrzebne. Trzy, cztery. Dobra. Poczekam, aż ten ludzik do mnie zejdzie, bo chcę granaty od niego. O, właśnie. Teraz jedziemy dołem. Tu już nie będę wysiadał. Oj, źle zrobiłem, bo wskoczyłem, a nie chciałem tego zrobić. Oj, 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 to komplikuje trochę temat. Ale nie dużo, bo tam chyba jeszcze można zjechać. Po prostu nie wezmę tych pocisków, no ale to trudno. O. Tutaj za mną jest czołg. Zniszczony. Oberwę granatem, dokładnie. Trudno. Dobra. Straciłem jeden punkt z życia czołgiem, ale powinno się udać. Teraz boss. Grunt to mu te wyrzutniki min zniszczyć. Okej. Okay. On bardzo, właśnie, szybko strzela z tego działa. Dużo szybciej niż na... Właśnie, w wcześniejszych poziomach trudności. Hopla, udało się. Dobra. Trzeci etap bez strat. Bardzo dobrze. Korporal Baba Yaga. Tam było. Dobre. John Wick? Czy to ty? Etap czwarty. Pod strasznie wrednymi kątami strzelają ci żołnierze z tych rakietnic. Trzeba się mieć na baczności. I teraz, żeby uniknąć tych żołnierzy z rakietnicami, pojadę dołem. Bo jakbym wskoczył tutaj na schodki, to oni by się pojawili gdzieś na tych, na tym barze, czy coś w tym stylu. Natomiast jak jadę dołem, to są tylko ci żołnierze, co rzucają się na mój czołg, a oni nie są aż tak groźni. Bo tak długo, jak pozostajemy w ruchu, to nic się na mnie powinno stać. Będziemy ich strącać. Dobra, lecimy dalej. Okej. Dobra. Okej. Zawsze mi się ta animacja podobała, jak te czołgi spadają ze skarpy. W ogóle ta gra jest ładna, uważam, do dziś. W sensie rozdzielczość jest oczywiście no niezbyt wysoka, natomiast poziom szczegółowości tej grafiki uważam, że cały czas robi wrażenie. No, strzelaj. Dobra. Okej.
jak widać, preferuję tutaj metodę, żeby nie podchodzić bliżej niż muszę. Jeżeli jakiś przeciwnik jest na ekranie i jestem w stanie go trafić, no to raczej staram się najpierw go pozbyć, a dopiero potem tym czołgiem podjechać. Oj, schowam się. O, właśnie. Tak jak zresztą będzie to ładnie widać za sekundę, gdzie mniej więcej stąd, o właśnie, już widać to działo. Ono normalnie wystrzeliły pociski, ale nie będę podchodził jak nie muszę. I tak samo drugie działo będzie teraz, podobnie. O, tutaj, dobra. Dobra. I przetrzę. Okej. No i tak długo jak trzymamy się tej metody, żeby nie pędzić na oślep, relatywnie łatwo jest prowadzić walkę. Dobra, tutaj wysiądę za sekundę, wezmę sobie granaty, bo się przydadzą. Moment, muszę obrócić działko. O! Dobra, i teraz. Jeszcze jednego zabiję, wysiadam. I jestem bezpieczny. Mam 39 granatów i to w zupełności wystarczy. Bo teraz boss. Dobra. Jeden czołg z głowy. Drugi mnie trafił, ale się nie przejmujemy. Bo jest po walce. Cztery etapy bez straty życia. Zostały nam dwa do końca gry. Etap piąty. Tutaj też będę starał się nie pchać bardziej w walkę niż muszę. Hopla. Hopla. Okej, trafiłem go. Tak, ja boję się tych z bazukami. Tego przyda się jakaś broń. Tu chyba rakietnica będzie za moment. O, chyba od tego ludzika. Nie, wężyk. Szkoda. To może dalej. O, tu jest rakietnica. Powoli, krok po kroku. Nigdzie się nie śpiesz. O, tam jest, widzę, żołnierz z rakietnicą. To najpierw zniszczę sobie ten samochodzik, bo rakiety się na niego nacelowują i teraz powinny już lecieć dobrze. O, właśnie, trafiłem go, dobra. Dobra, nie będę ryzykował. A, chciałem granatem go zniszczyć, ale granat też w coś trafił. Dobra, podejdę, zaryzykuję. O właśnie, tu też był żołnierz z rakietnicą. No, dobra. Teraz powinno już trafić tam, gdzie chcę. Okej. Okay. O, udało się, o to chodziło, dobra.
Miotacza ognia nie chcę. To już wolę pistolet. Granat. Tak jest. Okej, okay, idziemy dalej. Tempo nie jest zawrotne, ale mówię, to ja już wolę zachować życie. Oj, było blisko. Dobra. Opla, bierzemy standardowo granaty. Teraz będą samoloty. Z samolotami to dobrze trzymać się lewej strony ekranu, bo wtedy te, które wylatują z lewej, jakby omijają nas pociskami. O właśnie, prawda? Jak się trzymamy z lewej. Te z przodu są problematyczne, natomiast te z lewej nie. No i trzeba się jednak cały czas próbować przesuwać troszkę do przodu. O! I do przodu. Do przodu. No tu siłą rzeczy nie wysiądę. Okej, okay, udało się. Benzyna. No akurat mi jest niepotrzebna, żebym mnie wykrakał. Ten helikopter strzela już troszkę szybciej niż poprzednie. Tu będzie boss. O, ten, z końca czwartego etapu. A dodatkowo włażą nam... O właśnie, żołnierze na czołg, więc ja się tak ruszam lewo-prawo, żeby ich strącać. Żeby omijać te pociski, dostanę, niestety. Okej. Nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś benzyna. Wydaje mi się, że niestety nie. Teraz motocykle, właśnie, miałem powiedzieć. Uff, było blisko. Właśnie te kamikadze są najgorsze. Bo ja muszę operować wieżyczką strzelniczą, a jednocześnie robić uniki. No dobra, próbujemy. Nigdy nie wiem, jak uniknąć tak... O właśnie, blisko pocisków, co są. Teraz, aby tylko szybko zniszczyć tę miotacz ognia. Okej. Goni mnie pocisk, zniszczy mi czołg. Niestety, muszę wyjść. Okej, okay, udało się. Straciłem czołg, ale nie straciłem życia. Koniec piątego etapu. No, przed nami szósty. Najtrudniejszy. Ten, co powiedziałem, że jest trudniejszy niż poprzedni razem wzięte. Tam mam komplet życia, a i tak to może nie starczyć. Tam po prostu jest kilka bardzo ciężkich sekcji. No i zobaczymy. Próbujemy. Etap szósty. Lecimy. Tutaj jest taka bezpieczna pozycja. Bo normalnie to widać, że już jakieś granaty by się sypały, żołnierze skaczą. Okej, okay, i od razu lecę przed siebie, nie walczę z nimi. Kilku tam trafię, ale to tyle. Dobra. I to są takie trzy sekcje. To jest pierwsza. O, o, uważamy na te granaty, okej. Okay. Teraz czekamy, aż będzie żołnierz z rakietnicą.
Dobra, udało się. Pierwsza sekcja w zasadzie zakończona. Tylko ten czołg. Dobra. To ustrojstwo zrzuca na nas te stalowe elementy, gdybyśmy podeszli bliżej. Dobra, i teraz tak. Ostrożnie. O właśnie, dobra, udało się trafić żołnierza z rakietnicą. Dobra, wchodzę. Granat od razu tamtego. Pyk. Wskakuje. Czasem tu wychodzi żołnierz z granatem, ale akurat się nie pojawił. No dobra, ja nie narzekam. Nie chcę na razie brać tego karabinu. Ta amunicja będzie mi potrzebna. Ani nie chcę też ratować tego ludzika, bo on zostawia shotguna, a ja chcę karabin. O właśnie, jeszcze to. I jeszcze to. Się nie ma co spieszyć. I teraz. I teraz będzie... To była sekcja druga. Trzecia jest najcięższa. Próbujemy. Raz, szybko motocykle. Uwaga, bo nie zdążył akurat wystrzelić. Szybko może zdążę zniszczyć czołg. Podchodzą grenadierzy. Oj! Oj, 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 oj! Rzucę granat, może trafię, dobra. Udało się! Udało się, trzecia sekcja bez strat. Tutaj nie chcę za szybko uwolnić żołnierzy, bo jeden z nich ma karabin maszynowy i gdybym go uwolnił zbyt szybko, to oni uciekają na prawo. Potrafią tam, nie wiem, zlecieć, spaść, a ten karabin będzie mi potrzebny. Samoloty teraz. Po trzech samolotach będą żołnierze z bazukami. Będą trudniejsi do pokonania niż te samoloty. Muszę zwrócić uwagę, kiedy te samoloty zostaną zniszczone. Zostały jeszcze dwa. Ok. Wspomniani żołnierze. Ok. Druga partia samolotów. Po tej drugiej partii będzie helikopter. I helikopter. Wyskakujemy, schylamy się. O właśnie. Znowu schylamy. I schylamy. I tutaj powinienem zdążyć go zniszczyć, zanim mnie dogoni. Super. Tutaj szybko żołnierza trafić. No, mało bym dostał. Jest, jestem w czołgu. Super. Pyk. Okej, to najważniejsze. Cztery bomby. To nie ma już chyba takiego znaczenia. Nie będę ryzykował wychodzenia z czołgu. Bo z tym ostatnim bossem i tak się walczy. Schylam, podskakuję. Schylam, podskakuję. Schylam. Podskakuje. Z tym ostatnim bossem i tak się walczy troszeczkę inaczej. Schylam, schylam. Same schylenia teraz. Dobra, teraz motocykle. Dobrze pamiętam. Tak. I spadochroniarze. Aj. O nich zapomniałem. Chyba oberwę, niestety. Dobra. Szkoda, że straciłem ten punkt życia, bo to będzie bardzo ważne przy walce z ostatnim bossem, żeby mieć wszystkie. No szkoda. Teraz będzie helikopter.
oberwałem. Kurczę, szkoda. Bardzo źle. Zdążyłem wskoczyć, zanim mnie tym nożem dziabnął. I teraz powiem tak, dużo ważniejsze od tych żyć jest to, żebym nie stracił czołgu. Tu jest taki trik, powiedzmy. Ja go tu zostawiam. No i to jest boss fight. Ostatni boss fight w grze. Tą minę muszę zniszczyć. O właśnie. I ten trik jest po to, że jak lecą te rakietki, to ja robię tak. To jest najgroźniejszy atak tego bossa. O, i szybko, nie zwlekając. Hop. Bo jak wyjdę z czołgu, o właśnie, to mam chwilkę nieśmiertelności. I nawet jak mnie ta rakietka trafi... Hop. O, to ja mogę w nią wbiec i nic mi się nie stanie. Znowu. Hop. I znowu. Hop. Ten boss ma tak jakby dwie fazy. Przy drugiej strzela jeszcze więcej. Tych rakiet leci jeszcze... No, tak jak mówię, jeszcze więcej. Trzeba bardzo uważać. Wydawało mi się, że za szybko podskoczyłem, ale na szczęście nie. Dobra. O! Teraz tutaj, do rogu, przy tym ataku. O, właśnie. Rakiety. Szybko. Hopla. I znowu. Hopla. Ale numer. Tego nie przewidziałem. I znowu. I wyskakuje. I znowu. Popełniłem błąd. I straciłem czołg. Bardzo niedobrze. Bo autentycznie nie wiem, jak uniknąć tego ataku, nie mając czołgu. Pozostaje mieć nadzieję, że temu bossowi nie zostało zbyt dużo HP. Bo inaczej mogiła. Dobrze, że używa cały czas tych ataków, a nie tego najgroźniejszego, co powiedziałem, że jest najgroźniejszy. No ale jak widać, ma bardzo dużo HP. Niestety, trafił mnie. I użył tego ataku. Ja nie wiem, co teraz zrobić. Autentycznie nie wiem. Ale fart. Rakiety. Minigun, dobra. Znowu ten atak. No, próbuję, tak? To się nie zawsze udaje. No niestety, właśnie. Ostatnie życie. I to jest chyba... Jest! Chciałem powiedzieć, to jest moment, w którym ginę. Ale to się udało. To się udało. Cały Metal Slug na poziomie Very Hard. Na jednym kredycie. Ale się cieszę. A nie, naprawdę, bo to co powiedziałem, jak straciłem czołg... Yes, continuous zero, tak jest. Jak straciłem czołg i powiedziałem, że nie umiem uniknąć tego ataku, potem raz mi się udało, ale to, to chyba to mi się chyba pierwszy raz udało w ten sposób zrobić. Ja no wiem, że trzeba tam wyskakiwać, ja próbowałem w przeszłości jakoś ćwiczyć granaty rzucać, ale fajnie, że to wyszło, bo jak widać już za kolejną próbą nie bardzo. I mówię, zostało mi to ostatnie życie, on otworzył ten luk, już mają lecieć te pociski, myślę, jak on to wystrzeli, to jest koniec. I akurat...
udało się te ostatnie trafienia mu zadać i no i zwyciężyć. Dobra, to teraz ręce mi się trzęsą, usiądę sobie, popatrzę na kredyty na spokojnie. Ja bardzo lubię te sekwencje w ogóle. Podoba mi się ten pomysł, że leci ten papierowy samolocik przez jakby przez te wszystkie etapy, gdzie my też byliśmy, pokazując to pobojowisko. Dlatego też powiedziałem wtedy, jak już miałem czołg na ostatnim etapie i straciłem ten jeden punkt, tam mnie coś trafiło, chyba helikopter czy coś takiego mnie tam trafiło i powiedziałem, że to jest bardzo niedobrze, bo no bo właśnie, już przy tym ostatnim bossie mamy naprawdę, no nie możemy popełnić zbyt wielu błędów, bo jak stracimy czołg, no mówię, jeżeli jest jakiś sposób, żeby ominąć ten atak z tymi wieloma rakietami, ja tego sposobu nie znam. Więc mogłem polegać tylko na tym czołgu. Ale to tak nawet fajnie wyszło, tak dramatycznie. Że on już wystrzeliwuje te rakiety, no już śmierć widzę i się udało. Fantastyczna gra, tak w ogóle. Grałem w nią dawno temu na automatach i bawiłem się świetnie, nic się nie zmieniło po tylu latach. No to wszystko. Dzięki serdeczne, na razie, cześć!